Cześć wszystkim! Znowu pan 7, dalszy ciąg, Wiedźmina 3, dodatek serca z kamienia. Sprawdziłem teraz na pewno serca. Dobra. Jesteśmy przed świątynią. Zobaczmy, co się tu wydarzy. W świątyni, tak? No cóż. W świątyni zdecydowanie pisze. Okej. Okej. Ale to, że musimy jeszcze kawałek przejść. Chyba przyda się pochodnia. Musi być jakaś bardzo stara świątynia. Stara i zapomniana. Okej. Dobrze. Tu idziemy do przodu. Wow! Chyba gdzieś już tu kiedyś byłem. Przy okazji innych zadań. A cóż, dobra, nieważne. Po prostu... Stójmy tam, gdzie nam każą. Dobra, co? Już jesteśmy na miejscu. Okej, okay, no, ładne miejsce nawet. A? Jakiś czas później. Ciekawe miejsce wybrałeś. Zakładam, że nie przypadkowo. Ta... To nie ja wybrałem to miejsce. Domyślam się. No, ale skoro już tu jesteśmy, to pewnie masz mi coś do przekazania. Wypełniłem trzecie zadanie. Skąd mam wiedzieć, że to właśnie ta róża? Mogłeś ją kupić godzinę temu, na straganie w Oxenfurcie. Przypatrz się dobrze. Mam ją od Iris. To była ostatnia rzecz, która wiązała ją z tym światem. Co? Co mu powiemy? Jeden, dwa, trzy... Nie. Potraktowała cię tak, jak ty potraktowałeś ją. Ta róża to symbol rozstania i kary. Cóż, chyba sobie na to zasłużyłem. Iris, w co myśmy się wpakowali? Gdybym wtedy wiedział, jak myśmy, to się skończy. Ty wpakowałeś ją, siebie. Co? Wszystkich dookoła. Co się dzieje? Czuję się, jakby ktoś włożył mi w piersi płonącą żagiew. Mamo, serce kamienieje. Wybaczcie, że kazałem na siebie czekać. Człowiek z księżyca. Jak się czujesz, von Everett? Nie jest ci jakby lżej na sercu? Odim, czego chcesz? Jak to czego? Twojej duszy. Zapomniałeś o czymś. Cyrograf mówi, że możesz ją zabrać, jeśli wypełnisz trzy zadania i... I spotkamy się na księżycu. No, i jesteś. Ha! Co? Tak po twardowskiemu. Przecież a się zrobić Everett, jak twardowski. Tam, a nie... Tu? Dałem ci, czego pragnąłeś.
Tutaj, na Księżycu, kończy się nasza umowa. Zygmunt, oszukałeś mnie. Ja nigdy nie oszukuję. Dobra. Zaczekaj. Nie wtrącaj się. Pamiętasz, co zrobiłem z ostatnim głupcem, który mi przeszkadzał? Spełniasz życzenia, prawda? Więc spełnij moje i zostaw go. Musi spłacić swój dług. Jeśli go zostawisz, ja zaciągnę u ciebie nowy. Chcesz oddać swoją duszę za jego? Nie, ale możemy zagrać o obie. Jeśli przegram, weźmiesz i moją, i Olgierda. Ale jeśli wygram, oszczędzisz nas obu. W co chcesz grać? W gwinta? Nie wiem. Możemy się o coś założyć. Dałem ci kilka dowodów na to, że potrafię dokonywać niemożliwego. No, dobrze. I co teraz? Ale zrobimy to po mojemu. Nie podoba mi się to. To mi się nie podoba. Co się dzieje? Zaraz. Chciałeś ze mną zagrać? To grajmy. Zadam ci teraz zagadkę. Jeśli ją rozwiążesz, obaj z Olgierdem będziecie wolni. A jeśli nie? Wtedy obu was zabiorę ze sobą. Przecież sam to zaproponowałeś. Co to za zagadka? Ma mnie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Możesz mnie dotknąć, zobaczyć, lecz nie zdołasz uderzyć. Bawię dziecko, przygnębiam starca, cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham, gdy się śmiejesz i ja chichoczę. Co to ma być? Ty mi powiedz, czym jestem? Czasem? Dopadnę cię. To się jeszcze okaże. Znajdź mnie, nim przesypie się piasek w klepsydrze. Gotowy? No to czas! Start! Co to za miejsce? Podoba ci się? No to czym chata bogata? Tylko pamiętaj, że musisz mnie znaleźć, nim skończy się czas. Okej. To może być trudne. Ale postaram się. Dobra. Bez echidmy ani róż. Necker. Powinienem zapisać. I chyba wziąć wywar przeciwko... wywar. Olej przeciwko upiorom. Dobra, tym razem pobiegniemy. A szkoda czasu. Co to za miejsce? Podoba ci się? A przy okazji, miałem zbroję zmienić się na taką, która chroni przed potworami. Dobra, poza tym przeciwko upiorom i wywar ze hidny. Teraz jesteśmy gotowi. No to czym chata bogata? Tylko pamiętaj, że musisz mnie znaleźć, nim skończy się czas.
pory się nie umawialiśmy. Oszukujesz. Mój świat, moje zasady. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. To coś, co powtarza wszystko, co robię. Może echo. Echo! Puno! Echa nie można dotknąć. Okej. Bawię dziecko, przygnębiam starca. Cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. To na pewno nie była ta rozpadlina. To może być ciekawe wyzwanie. O nie, zapomniałem zapisać. No cóż, jeszcze raz. Tam. Jeszcze raz. To wersy hitmy, pancerz. No i do boju. Co to bracia za miejsce? Podoba ci się? No to czym chata bogata? Tylko pamiętaj, że musisz mnie znaleźć, nim skończy się czas. Przeszła ci ochota? Nie trafił, nieźle. Raz, szalenie. Ciach. Na potwory się nie umawialiśmy. Oszukujesz. Mój świat, moje zasady. Kiedy płaczesz... Jeszcze raz to... Echo. Przecież tutaj jeszcze mamy? Przygnębiam starca. Cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. Czym jesteś do cholery? No to, że nie zapiszę teraz gry. No ciekawe. Okej, tam nie chcemy schodzić. Okej, tutaj coś mamy? Chyba nie. Wskazuje nam ścieżkę. Okay. No szybciej, nie mam czasu. Szybciej. Dobra. Co tutaj mamy? Dawaj Geralt, szybciej. Nigdy nie zrozumiem, co takiego jest w mieczach, że niektórzy głupieją, kiedy je widzą. Okej, jakiś nie. Choćby się paliło i paliło, choćby życie wisiało na włosku. Ha, właśnie. Czas ucieka. Okay, coś tutaj mamy? Jakieś drzewo. Przy okazji, co to za miecz? 39 poziom. Dużo lepszy. Dużo większe obrażenia.
Okej. Bawię dziecko, przygnębiam starca, cieszę dziewczę urocze. Dzieci i podlotki lubią się huśtać. Starzec może odczuwać nostalgię za dawnymi czasami. Ale nie jak to się ma do innych wersów. Mam nie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Możesz mnie dotknąć, zobaczyć, lecz nie zdołasz uderzyć. Za co może być? Kiepsko ci idzie. Pamiętaj, że możesz się poddać. Moim zdaniem nigdy mnie nie znałeś. Okej. Mam dużo leczenia dzięki Echidmie, ale muszę jednak ułatwić. Każdy, lecz nie każdy lubi. Może chodzić o rodzinę. Ale to nie pasuje do dalszej części zagadki. Przypomnij mi zagadkę! Mam nie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć? Możesz mnie dotknąć, zobaczyć, lecz nie zdołasz uderzyć. Bawię dziecko, przygnębiam starca. Cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, jasz lustro. A tu się chowasz. Okej. Okay. No chyba nie sądziłeś, że rozwiązanie jest aż tak proste. No cóż. Musimy szybko znaleźć kolejne lustra. Nie możesz tego robić w nieskończoność! Założymy się. Czekam i czekam i nic. Wciąż mnie nie znalazłeś. Nie możesz tego robić w nieskończoność. Założymy się. Musi istnieć zwierciadło, którego nie rozbijesz. Szukaj, może znajdziesz. Co rozbijesz tablę wody? Odpadnę cię. Czekam i czekam i nic. Wciąż mnie nie znalazłeś. No to, że musimy się cofnąć. Okej, czas się kończy. A jeżeli będę musiał zacząć od początku, no to cóż. A fajnie byłoby się jednak za pierwszym razem zmienić. Szlakodin! Punkt dla mnie. Chyba trzeba po prostu znaleźć wszystkie tutaj, jakie są. Przegrałeś. Okej.
Okej, dobra. Pewnie to wyciąłem po poprzednie próby. Co to za miejsce? Podoba ci się? No to czym chata bogata? Ponieważ skończył mi się czas. Ostatnimi czasy, ale dobra. Przynajmniej teraz już wiem mniej więcej, co należy robić. Wywar z Ohidmy. Tak. I lepszone tak przeciwko upiorom. I nie ma się tutaj bawić z tymi upiorami, po prostu biegniemy dalej do celu. Aż czasu nie ma dużo, a zwłaszcza jak już się dojdzie na koniec. A nie ma tutaj nic na tyle interesującego, żeby marnować tutaj czas. Okej. Okay. Kto to? Tego nie słyszałem. Przednim razem. Szani, idę do ciebie! Kolejny żart. Odima. Nie wierzę, że dałeś się na to nabrać. Ja też nie wierzę. No właśnie. Była kiedyś woda. Może da się sprawić, żeby pojawiła się znowu. Tylko jak to zrobić? Jakaś woda. Może da się sprawić, żeby pojawiła się znowu. Art? Okej. Okay. Może to nie było najciekawszy komentarz ever, ale udało się. Tak, z diabłem się nie da wygrać. Okej, udało się. W końcu. Szkoda tego miecza, którego tam nie wydobyłem. A cóż, trudno. Jak? Lepiej ci? Lepiej. Dzięki. Twoje wino powoli stawia mnie na nogi. Mam wrażenie, że postawiłoby nawet umarłego. Wyjątkowy sikacz. Ale wiesz co? Dobrze jest wreszcie posmakować czegoś prawdziwego. No dobra, to opowiadaj, co się właściwie stało. Twoje znamie zniknęło, więc chyba jest dobrze. Tak. Najpierw ty mi powiedz, jak to jest mieć kamienne serce? Na początku świetnie. Nie czujesz strachu, niczego się nie boisz, ale też o nic nie dbasz. Nie przejmujesz się niczym. Bliskimi też nie. I powoli ich tracisz. Zresztą wiesz, jak to się skończyło. No a co ze zmysłami? Czułeś coś? Oczywiście. I to jak? Na początku smakowałem świat o wiele mocniej i wyraźniej niż inni. Ale jak to? Pamiętaj, że mieć serce z kamienia nie było moim życzeniem. To tylko skutek uboczny. Chciałem zdobyć Iris i odzyskać majątek. A potem żyć tak, jakby nie było jutra. A wyszło dokładnie na odwrót. I żyłem tak, przynajmniej do czasu. Bo potem nie czułem już nic. Na szczęście
To już za mną. Bo jest za mną, prawda? Opowiesz mi wreszcie, co się stało? No dobra. Lusterko postanowił się trochę zabawić moim kosztem. Wymyślił grę, którą miałem przegrać. Ale chyba nie wziął pod uwagę szkoły, którą dostałem od ciebie. Wybacz. Nie chciałem cię narażać. Musiałem to zrobić, żeby się chronić. Wiem. Nie musisz się więcej o niego martwić. Jesteś bezpieczny i wolny. Dziękuję. Chociaż nie wiem, co mam z tą wolnością zrobić. Lusterko zabrał mi wszystko, co kochałem. Wszystko, co było mi drogie. Nieprawda. Odzyskałeś serce. Gorzkie zwycięstwo. Teraz wreszcie mogę poczuć, jak wiele straciłem. Mam serce. I jedyne, co czuję, to żal, smutek, rozczarowanie. Moje życie jest w gruzach. Okej, co wybrać? Cóż, nie zazdroszczę ci. Jak to mówią, uważaj, czego sobie życzysz. Będę uważał. Wierz mi. Chociaż nie. Mam lepszy pomysł. Po prostu już nigdy więcej nie będę sobie życzył niczego. Czas wziąć los w swoje ręce. Zacząć żyć od nowa. Tym razem naprawdę. Brzmi jak dobry plan. Dzięki, Wiedźminie. Nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Mam coś dla ciebie. Ładnie wygląda. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i musisz. Ta szabla była w mojej rodzinie od pokoleń. Kiedy straciłem majątek, ją jedyną zachowałem. Wiele dla mnie znaczy. Tym bardziej nie mogę. Uczyń mi ten honor. Dla mnie to będzie znak rozpoczęcia nowego życia. A tobie taki oręż może się przydać. Dziękuję. Wybacz. Nie przejmuj się. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Za wszystko. Szczęśliwej drogi. Wzajemnie. Powodzenia. Będziesz go potrzebował, Olgierd. Będziesz go potrzebował. Zdecydowanie będziesz. To był Wiedźmin 3, Dziki Gon, dodatek Serca z Kamienia. Okej, starali się o jakieś napisy końcowe, fajnie. No to, jak już się postarali, to obejrzymy, tak? Przy okazji niedługo będzie kolejny dodatek. Nie wiem, czy od razu się na niego rzucę do nagrywania, czy poczekam jakiś czas. Zobaczymy. Mam jeszcze parę innych gier niedokończonych w międzyczasie, które warto byłoby ruszyć. Ale tak, dodatek. Bardzo mi się podoba, chociaż w dużej mierze, jak powiedzieć, mocno fabularny. Tak, większość dodatku to były rozmowy, jakieś cutscenki. Właściwego machania szabelku nie było aż tak dużo. No chociaż te nowe tereny, czy te nowe tereny w sumie, dużo jest nowych wyzwań. Więc gdybym więcej czasu spędzał na odkrywaniu tych miejsc losowych, by trochę dłużej potrwało. Ale tak, ale sama fabuła nie stawia na dużo na walce, a bardziej na rozmowach i na odkrywaniu historii. No, podoba mi się. Bardzo mi się to podoba. Generalnie lubię Wiedźmina 3 za to, że ma dobrą fabułę, dobrze pomyślaną i pasującą do uniwersum Sapkowskiego.
jakie wasze są przemyślenia? Piszcie pod komentarzami, że chętnie się dowiem, co inni ludzie myślą. No i cóż, jeszcze pooglądamy napisy końcowe. Nagram chyba jeszcze jeden odcinek, jak trochę tutaj sobie pozwiedzam parę miejsc. Spróbuję to i owo jeszcze pozbierać. No i cóż, no, a potem się pewnie będziemy widzieli w kolejnym dodatku. Chociaż nie wiem, czy w sumie chciałbym kończyć fabułę główną przed przejściem kolejnego dodatku. Nie wiem, jak to jest z dalszą grą po ukończeniu fabuły. Jeżeli ktoś wie, to niech napisze. W każdym razie pewnie będę miał jakieś save'y też zapasowe. Więc jeżeli będę przechodził drugi dodatek, to na pewno tą samą, jeżeli nie bardzo podobną postacią. Przy okazji parę ładnych artworków. Nie wiem, czy to w sumie pochodzą z podstawki gry, czy z dodatku. Tak chyba... Nie rozpoznaję za bardzo scen, które są na tych artworkach. O, na przykład ta. Co to jest? Co tutaj jest? Coś czarodzieja? To nie są chyba jakieś artworki z dodatku. Jeżeli już, to myślę, że to bardziej podstawowej części gry, ale dobra. Mogę się mylić. Powiedzieć, że dodatek trochę ciekawych rzeczy dodawał. Na przykład ten świat wewnątrz obrazu. Bardzo ładnie wyglądał, bardzo artystycznie. To cała scena wesela, chociaż długo trwała i bazowała w większości na rozmowach i cutscenkach, również była świetnie przygotowana. No jest też całkiem sporo walk z bossami. W podstawowej części gry, tyle co przeszedłem, to właśnie walk z bossami za bardzo nie ma. Są co prawda potwory, z którymi się walczy, ale one dosyć szybko zaczynają się powtarzać. Się dosyć okazuje, że walka z króliszkiem, z gryfem i z archegryfem to praktycznie ta sama walka. A poza tym właśnie nie ma takich za bardzo bossów. Większość postaci, powiedzmy, to po prostu zwykłe postacie z gry i tyle. Nie ma na przykład takich walk jak z Olgierdem bądź z tym magiem z Ofiru. Ale dobra, ale dobrze. Ciekawie. Podobał mi się też wątek z Shani, że przywrócili ją. W podstawowej wersji gry w ogóle się nic z nią nie dzieje, nie ma o niej nic mowy, więc fajnie się dowiedzieć, co się dalej u niej dzieje. Poza tym większość chyba postaci ta właśnie znajduje się w głównym wątku fabularnym. Większość postaci z uniwersum Wiedźmina, więc trochę mieli splątane ręce, ponieważ nie mogli użyć tych postaci, żeby jakby fabuła dodatku nie kłóciła się z główną ścieżką fabularną, ale... A co tam? To trochę, no... Cóż, trochę zauważa fabułę. Jednak siłą też serii gier Wiedźmin jest właśnie postacie z tej serii. Pojawiają się w kolejnych częściach i powracają.
i które znamy i które lubimy. Mniej lub bardziej. Ale serio, obrazków mogliby trochę więcej zrobić. Trochę przynajmniej. Ciekawe mnie, jak to będzie z dodatkiem krew i wino. Ma się on... Z tego co kojarzę, ma się on mieć miejsce w kompletnie nowej lokacji, jakaś wyspa. Więc pewnie też nie będzie miał za dużo postaci znanych wcześniej. Też tak samo podobnie, żeby się to nie kłóciło z główną ścieżką fabularną. No cóż, zobaczymy. Może pojawi się jeszcze jakieś postacie z książek, które się jeszcze nie pojawiły w grach. Zobaczymy. Premiera ma być już niedługo. Jestem bardzo ciekawy. Generalnie lubię grę Wiedźmina. Bardzo chętnie zagram dodatki do niej. Nie wiem jak wy. Czy wam się nie znudziło podczas oglądania tej serii? Czy zachęciło to was do zagrania w główną grę? Mam nadzieję, że tak. Generalnie gra jest warta zagrania samemu. I zdecydowanie nie chciałem wam spoilować głównej ścieżki fabularnej. Bo jest coś tu, co jednak powinniście sami odkryć. Jak każdy fan z twórczości świata Sapkowskiego. No okej, napisy trwają. Okej, i chyba jak to powiedziałem, to się kończą. Pamięci Karoliny Grochowskiej. Nie wiem kto to jest. I o co chodzi? Ale najwidoczniej... Tak, pamięci. Wiem. Więc możemy się domyślać. Okej, dobra. Jesteśmy na Księżycu. Poglądajmy ostatni raz widoki. Okej, więc w następnym odcinku sobie jeszcze pozwiedzam trochę te nowe miejsca ukryte. Ta na północ od Nilfgaardu. Pozbieramy trochę śmieci. Poszatkujemy parę potworów. No w sumie to już tyle, jeżeli chodzi o dodatek Serca z Kamienia. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i cóż. Widzimy się w kolejnym dodatku do Wiedźmina, w innych grach. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.